Przyjaciele, chciałabym z wami krótko podzielić się dobrą nowiną, że nie musisz chorować. A jeśli zmagasz się z jakąś chorobą bądź dysfunkcją, przyjdź do nas. Uwierz, że jest moc w imieniu Jezus. Jezus poniósł za nas śmierć. Każda choroba została przybita do krzyża. Każdy twój grzech został zgładzony przez Jezusa na krzyżu. Więc nie musisz teraz chorować i zmagać się z dolegliwościami. Nie musisz. Ja poznałam Boga mocy. Jezus jest ten sam wczoraj i dziś. Ten sam Bóg mocy. Ja narodziłam się z Bożego Ducha w czerwcu ubiegłego roku i od razu zmieniło się moje życie. Przez moc imienia Jezus, przez Bożą moc zostałam uzdrowiona z trądziku, który był tak strasznie uciążliwy i bolesny. Przez wiele lat z tym walczyłam. Chodziłam do różnych lekarzy. Zażywałam drogie leki. Kupowałam drogie kosmetyki. Tuszowałam makijażem moją twarz. Czułam dyskomfort w rozmowach z innymi ludźmi. Ale kiedy poznałam Boga mocy, nałożyłam ręce na moją twarz. W imieniu Jezusa złamałam wszystkie zmiany skórne na mojej twarzy. Poczułam świeżość, jakby jakiś ciężar spadł z mojej twarzy. Dziś cieszę się piękną, promienną twarzą. Wiem, że wielu z was, wiele kobiet, mężczyzn też, zmaga się obecnie z takim problemem. Ja jestem świadectwem. Możesz zostać w pełni uzdrowiony z każdej choroby, z każdej dysfunkcji. Tak jak kobieta w Ewangelii 12 lat cierpiała na krwotok, ale usłyszała, że Jezus jest w pobliżu. Ona pragnęła dotknąć chociaż Jego płaszcza. Wierzyła, że będzie uzdrowiona. Wierzyła, że wreszcie pozbędzie się tej dolegliwości. I tak się stało. I tak się stało. Tak też było w moim przypadku. Ja uwierzyłam, że w ranach i sińcach Jezusa jest moje zdrowie. I dziś chcę wam się z wami tym podzielić. Poznałam Boga mocy. Jeśli zmagasz się z jakąś chorobą, przyjdź do nas. Pomodlimy się o ciebie. Halleluja.